dzisiejszym wystąpieniu nie chciałbym poruszać spraw państwowych takich jak rozwój rolnictwa i przemysłu w naszym kraju, wzrostu pogłowia bydła, trzody chlewnej, koni mięsnych i rogacizny na jednego mieszkańca w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i tym podobnych, a raczej zająć się sprawami bieżącymi. Tak się akurat złożyło, że dzisiejsza uroczystość zbiega się z okresem, kiedy wkroczyliśmy w nowe tysiąclecie. Dlatego też, zanim przejdę do spraw bieżących, należy się zapytać, jak to nasze pierwsze tysiąclecie się zaczęło. Otóż nasza cała epopeja, że tak powiem, zaczęła się od puczu pułkownika Piasta Wodzireja przez Piasta Kołodzieja i trwała aż do czasów Władysława. Gdy po latach powstał Kraków, tak pisał do władzy lud tej okolicy. Cytuję. Prosimy o założenie w Krakowie stolicy. Koniec cytatu. To odpowiedź z Warszawy przywiózł sam Królewicz, której było napisane. Zgadzam się na stolicę, Józef. Potem byli krzyżacy. I pytam się właściwie, po co ich sprowadzono? Dla draki? Dla sportu? Nie, szanowne zbiegowisko. To był tylko przykład polskiego importu. Dalej były wojny, zabory i jeszcze raz wojny, aż doszliśmy do teraźniejszości. I cóż my możemy takiego o tym okresie powiedzieć? Otóż powiedzieć możemy dużo. I tak na przykład liczba traktorów na 1 hektar za cara Wilusia wynosiła 0. Natomiast w roku bieżącym 0,003. Polscy ekonomiści zastanawiali się, jak zwiększyć wartość naszej złotówki i po przeszło 30-letniej pracy doszli do wniosku, że należy w złotówce wywiercić 2 otwory i sprzedawać jako guziki po złoty 50 za sztukę. Za czasów sanacji mówiono, czym chata bogata, tym rada. A obecnie coraz częściej słyszy się następujące stwierdzenie. Tym chata bogata, to ukradnie tata. Na wsi Polski hoduje się bardzo często trzodę chlewną, krótko mówiąc, świnie. Dlatego też w roku 1980 na każdego obywatela będzie przypadało po pół świni. A komu się to nie będzie podobało, to dostanie także po ryju. My dajemy masło, a w zamian za to bierze od nas chleb, cukier, statki i tym podobne. Dzięki tej korzystnej wymianie w najbliższym dziesięcioleciu nadgonimy takie kraje przemysłowo rozwinięte jak Gabon, Honduras, Wybrzeże Kości Słoniowej i inne. Nieprawdą jest, jakoby brał za darmo od nas węgiel.
bowiem w zamian za to otrzymujemy rocznie 100 tysięcy par butów do podzelowania. Nasze kury polskie, idąc za przykładem bohaterskich kur radzieckich, wniosły o 3,6 jaja więcej od kur zgniłego zachodu. A co się dzieje w Chinach? W Chinach ludowych ostatnio zarysował się poważny wpływ monsunów, utrudniających rozwój kolarstwa w tymże kraju. Pojawienie się zorzy polarnej spowodowało zanik miesiączkowania u pingwinów. Papież Paweł VI na II Soborze Watykańskim, poruszając sprawę Polski, powiedział, cytuję, Jezus Maria, koniec cytatu. Nawiązując do wizyty generała de Gaulle'a w Polsce, wyłania się następujący problem. Dlaczego de Gaulle, będąc wizytą w Polsce, przemawiał bez kartki, w przeciwieństwie do naszych? Otóż nie będzie niedyskrecją, jeżeli powiem, że de Gaulle nie tylko, że był generałem, ale także analfabetą. Nie będziemy sprzedawać rowerów pancernych Bundeswehrze. Drodzy słuchacze i słuchawki, idąc za radą Wolnej Europy, postanowiliśmy, że należy zmienić nazwę Alei Jerozolimskich jako nazwy syjonistycznej na Aleję Kairską. Należy z całą stanowczością stwierdzić, że sytuacja uległa dalszej, znacznej poprawie. I tak, dnia 13 marca 1968 roku Wielka Orkiestra Komendy wykonała na pałki przed pomnikiem Mickiewicza pierwszy koncert Mozarta. Entuzjazm i okrzyki wichrzycieli, świadczący o wysokim poziomie wykonawczym zespołu, spowodował, że przy otwartej kurtynie wystąpił zespół mocnego uderzenia z Mozart Boys, który po trzech bitych godzinach zakończył częściowo swój występ, powtarzając go w godzinach wieczornych także w innych częściach miasta. Czyż nie pięknie wyglądali ci młodzieńcy w tyrolsko-blaszanych kapelusikach, trzymający w ręce te delikatne instrumenty, które przy uderzeniu wydawały tony jakże znanej nam melodii. A towarzysz Mickiewicz, patrząc na to wszystko z wysokości swego cokołu, powiedziałby zapewne nie inaczej jak tylko ni pies, ni wydra, coś na kształt widra. Minął marzec, przeszła wiosna i nadeszło bardzo gorące lato 68, rzecz by można lato stulecia. W tych warunkach najlepiej ubrudziły grzyby, które pojawiły się w najmniej oczekiwanym czasie i miejscu. I tak na ulicach Pragi spotkać można było ogromne ilości czerwonych kozaków, które zatruwały życie spokojnych mieszkańców tego dostojnego grodu. Jednak szczytem biurokracji jest fakt, że Czechosłowacja prosiła o pomoc w roku bodajże 1938, a otrzymała dopiero po 30 latach. Na dodatek do dziś jeszcze trwają poszukiwania osobnika, który ośmielił się wysłać to zaproszenie. Innym bardzo ważnym wydarzeniem roku 68 był piąty zjazd organizacji, która tak prężnie nam się rozwijała. Otwarcia tego zjazdu dokonała towarzyszka Kunicka, dokonał towarzysz Połomski, wygłaszając referat pod tytułem Cała sala śpiewa z nami, przyjęty owacyjnie przez zebranych. Należy jeszcze odnotować wystąpienie towarzysza Wyszyńskiego pod tytułem Jak pracować za Bóg zapłać, które spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem szerokich mas, oraz referat kontrowersyjny obywatela Pendereckiego, zatytułowany Szewska pasja według Władysława.
zamknięcia dokonała Kunicka, wygłaszając referat pod tytułem Marionetki. Ale oto nadszedł rok 69, rok wyborów, w którym działy się rzeczy dziwne, a ciekawe. Zanim do urn wyborczych stanęły różnego rodzaju wyznania, takie jak prawosławizm, wielkokatolicyzm, moczartyzm oraz pozostałe nacje, to znaczy protestanci, którzy ciągle protestują, należy podsumować ostatnią kadencję działalności Sejmu. I tak, przed wojną staliśmy nad przepaścią, a obecnie zrobiliśmy poważny krok naprzód. Dzięki temu notujemy ogromny postęp w rolnictwie. Dla potwierdzenia tych faktów posłużę się rocznikiem statystycznym i podam parę cyfr. 2, 7, 14, 28, 32, 46 oraz liczba dodatkowa 10. Numeru banderoli niestety nie pamiętam. Jak dotychczas jednak nie zostały zrealizowane 3 plany dotyczące zrównania chłopa z ziemią, wprowadzenia strefy bezmięsnej w Polsce oraz dodania dlaczego do naszego hymnu. A teraz chciałbym odpowiedzieć na interpelację szerokich mas dotyczących zapytania, dlaczego sala sejmowa jest okrągła. Otóż na to pytanie chciałbym dać 2 odpowiedzi. Sala sejmowa jest okrągła dlatego, aby opozycja nie mogła się chować po kątach. Oraz 2 odpowiedź w formie pytania. Czy widział kto cyrk kwadratowy? Szanowne zbiegowisko, bracia chłopi, na zakończenie mojego bądź krótkiego wystąpienia chciałbym ze swej strony dodać, że nie po to szczerbiliśmy sobie zęby na zrębach żelaznej kurtyny, aby je teraz plombować. Studenci, pamiętajcie o tym, że studiujecie za darmo, a pracować będziecie za darmo.